Była pani wczoraj wieczorem w kościele. Widziano panią. Czemu to pani zrobiła? To był wypadek. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Nie miałam najmniejszego zamiaru, co robiła pani o takiej porze w kościele. Czemu pokłóciła się pani z biskupem? Czemu zataiła jego śmierć? Proszę to zostawić, ojcze. Niczego nie zostawię. Czemu zataiła pani jego śmierć? Żeby cię chronić. Korachę. Występują. Porque te amo y sé bien que no será en vano. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Ojciec Korachy, odcinek 65. Y que los dos sabemos el por qué los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibir esta pasión. I que nos van a lapidar, i que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. Czemu mnie pani tak nazywa? Bo wiem. Wiem, że nie jesteś ojcem Juanem. I że nawet nie jesteś księdzem. Wygaduje pani wierutne bzdury. Za późno, żeby zaprzeczać. Wiem już wszystko. Biskup również to wiedział. To dlatego, gdy przyjechał tu po raz pierwszy, dałeś się porwać Korachę, żeby cię nie zobaczył. Wyciąga pani zbyt pochopne wnioski. Czyżby? Skąd pani to ma? Dał mi Roli. Widziałam twoje plecy i wiem, co na nich masz. Nie wiem. Jak to nie wiesz? Nie możesz się teraz wahać. To stało się tak nagle. Nie wiem, co ci powiedzieć. Powiedz, że tak, że pojedziesz ze mną. Pojadę, ale jeśli chodzi o ślub, nie mogę dać ci odpowiedzi teraz, bo potrzebuję trochę czasu. Masz rację. Musimy trochę zwolnić. Jestem bardzo niecierpliwy. Właśnie. Kochanie, ta podróż odmieni nasze życie. Będziesz ze mną szczęśliwa. Kocham cię. Eliso, co pani robi? Mam dość twojego prześladowania, Marcia, twojego cienia za moimi plecami, twojej zazdrości, tego, że chcesz zająć moje miejsce i nie pozwalasz mi zbliżyć się do córki. Dość już. Jak możesz bronić jej po tym, co mi zrobiła? Pewnie dlatego, że ona znaczy dla mnie dużo więcej niż ty. I nie każ mi wybierać, bo przegrasz. Proszę cię, nie mów tak do mnie. Niech pani pomyśli, co robi. Eliso, proszę. To nie jest sposób. Proszę się uspokoić i oddać mi broń. Spokojnie. Nic się nie stanie.
Zdrajca. Idź, pociesz swoją panią. Zarobisz dodatkowe punkty. Zdrajca. Czego pani chce, Amando? Niczego. Jak zawsze, niczego. O ile zachowasz moją tajemnicę, tak jak ja twoją. O ile powie mi pani, udzieli odpowiedzi na pytanie, które od dawna pani stawia. Czemu tak mnie pani chroni? Ja niczego nie rozumiem. Pamiętasz, jak powiedziałam ci, że twoja obecność napawa mnie spokojem? Pamiętasz. Nie wiem dlaczego, ale dziś czuję się jak twoja matka. Proszę dać mi słowo honoru. Przysiądz, że nigdy nie powie pani o tym ani słowa. Proszę dać mi słowo honoru. Przysięgam, ojcze. Ale proszę na siebie uważać, bo Costa nie odpuszcza. Mówisz, że ktoś go tam przeniósł martwego? To bardzo prawdopodobne. Czy to możliwe? Co innego naturalna śmierć, a co innego zabójstwo biskupa na moim terenie? Być może biskup się wściekł, kłócili się i... Co ty mówisz? Jak mógłby zabić go duchowny? Czemu nie? Biskup miał go przesłuchać, a on o tym wiedział i... Udawać świętego i zabić to dwie różne sprawy. Nie wiem, nie wiem. Niech kuria zabierze stąd zwłoki, ale wszyscy mają wiedzieć, że był to zawał. Zawał, rozumiesz? Naturalnie. Zrobię coś jeszcze, żeby zepsuć notowania księdzu. Znajdź mi tego paralityka, który zaczął dzięki niemu chodzić. Jest z Sacramento albo z Poso de las Almas. Na pewno nie stąd. To będzie bardzo trudne. Jak mam go znaleźć? Guzik mnie to obchodzi. Masz go znaleźć i przywieźć do mnie. I tego dziennikarza, jak on się nazywa? Rivero. Właśnie. Obsmaruję księdza na pierwszej stronie dziennika tak, że jutro wszyscy będą się domagali jego głowy. Robić z tobą interesy to przyjemność. Nie myślałeś, żeby zostać politykiem? Jaka jest twoja odpowiedź? Kocham cię, ale nie na tyle, żeby uwierzyć ci na słowo honoru. Najpierw daj mi dowód miłości. Prosisz, bym zabił istotę ludzką, Noro. Tego nie powiedziałam. Zamknij się, idioto. Nie podskakuj, bo ze mną ci tak łatwo nie pójdzie. Na wszystko przyjdzie czas. Na początek wystarczy mi, że wystąpisz o rozwód. Albo zobaczę podpisane papiery, albo znajdziesz sobie kogoś innego. Mówiłem ci, że co dzień podobasz mi się bardziej? Żartujesz sobie? Nie. Rolly powiedział jej o znaku i sama go kiedyś u mnie widziała. Będę się regularnie golił. Jak nas będą wieszali, będę schludny. Amanda będzie milczała. To ona zabiła biskupa. Niechcące, ale go zabiła. Zawarliśmy więc cichą umowę. Fantastycznie. Ją też zaprosiłeś do bandy, jak Clara Gerico? A może zaprosisz też komisarza? Być może do nas dołączy. Jak do wielkiej rodziny. Jak myślisz, kiedy zacznie mówić? Nie zacznie. Udowodniła już, że chce mnie chronić. Uratowała mi życie. I robi to tak z dobrego serca? Wierzysz, że nie chce czegoś w zamian? Musimy stąd wyjechać. Musimy. Nie chcę przekonać się, o co chodzi Amandzie.
Powiedz mu, Santo, bo na mnie nie zwraca uwagi. Co to? Nie chcesz wyjechać? Chcę. Przyjadą z kuli, przeprowadzą śledztwo w sprawie zmarłego i księdza cudotwórcy. Proszę was. Zawsze to samo, zawsze. Mówisz tak, bo Klara... Powiedziałeś tak? Czekaliśmy, aż wyjdziesz z szpitala, żeby wyjechać razem. Zatem jedźmy. No to zbierajmy się. Nie. Zrobimy to, jak należy i opuścimy La Cruz w nocy. Na zawsze. Flor. Jak się masz, Messina? Bardzo panią przepraszam, Amando. Nie przejmuj się, ojciec Juan już tu był. Nie jestem kretynką. Zrobiłam to, bo bałam się o niego. To dobry człowiek. Rozumie pani. Zadam ci może nieco kłopotliwe pytanie. Kiedy zastrzelono mojego męża, Costa bywał u jednej z dziewcząt... U której? Pod Sochą? Od dawna już u nas nie bywa, chyba żeby zamknąć lokal. Kiedy przyjechała Michelle? Muszę z nią porozmawiać. Zajmiesz się tym? Ona na pewno coś wie. Wie? O czym? O Ignacio. Nie zginął w wypadku. Costa kazał go zabić. Ciekawe, czy ciało jest wciąż w szpitalu. Ojcze, pan starosta, czemu zawdzięczam tę wizytę? Nie udawaj głupiego, ojcze. Widziałeś się wczoraj z biskupem. Chciałbym wiedzieć, co się tu stało. Dobrze pan wie, bo już panu powiedziałem. Rozmawialiśmy. Czy kłóciliście się? Co pan sugeruje? Biskup był szczerze zaniepokojony tymi cudami, których ojciec dokonuje. Nie był zaniepokojony, lecz zdenerwowany. Powiedział mi o tym, a ja się z nim zgodziłem, bo ja też denerwuję się, jak to się skończy. Nie kłam, ojcze. Biskup chciał ojca stąd wyrzucić i okazało się, że nie doczekał ranka, bo został zamordowany. Zamordowany, tak. Ponce powiedział mi, że został uderzony w głowę. Pan mnie oskarża? Wiele mogło się zdarzyć i nie ma pan przeciwko mnie żadnych dowodów. Kiedy będzie pan miał mi coś konkretnego do powiedzenia, proszę wrócić. A teraz proszę opuścić mój kościół. Krótki żywot czeka cię w tym miasteczku. Lepiej więc zacznij pakować walizki. Ma facet niucha. Chcesz iść odpocząć? Zostanę, usiądź. Oszalałaś, Marcia? Nie możesz opuszczać szpitala, zanim cię wypiszą. Czuję się dobrze. To samo ja jej powiedziałam. Zostawiam cię w doborowym towarzystwie. Ona ma pstro w głowie. Do zobaczenia. Musisz kilka dni poleżeć. Zabiorę cię do szpitala. Tu czuję się lepiej, naprawdę. Nie mogę powiedzieć ci, dlaczego to zrobiłem, ale wiedz, że cię kocham. Czemu go uratowałaś? Czemu? Uratowałam ciebie. A skoro ja nie mogę znać prawdy, ty też nie możesz mnie pytać. Nie chcę cię stracić. Żałuję, że cię nie znam, Pedro. Nie wiem, kim jesteś. Nie mogę od tak ci zaufać. Jestem facetem, który ma problemy. Ale przysięga, że cię nie okłamuje i kocha. To miasteczko to istne piekło. Nie mogę doczekać się, kiedy stąd wyjadę. Nie chcesz chyba wyjechać. Proszę cię. Nawet nie wiesz, jak źle poczuła się mama po incydencie z Marcją. Moja mama ma nie po kolei w głowie. Jak mogła do niej celować z pistoletu? A ty mogłeś do tego nie dopuścić. Niczego nie podejrzewałem.
Kiedy chcesz, potrafisz być ślepy. Proszę cię. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Chciałbym wynająć pokój. Nie wiem na jak długo. Nazywam się Ribeiro. Omar Ribeiro. Czy nie jest pan dziennikarzem gazety Pozo de las Almas? Tym samym. Przyjechałem tu w związku z księdzem cudotwórcą. I w związku ze śmiercią biskupa. To prawdziwe nieszczęście. Jednak pierwszy temat jest bardziej pikantny. I prawdziwy. Jestem Ana Guerrico. Dziewczyna cudem uleczona. Ta sama. Jeszcze niedawno nie mogłam poruszać się bez wózka, a teraz dzięki ojcu Juanowi mogę chodzić. Wygrałam nawet konkurs piękności mydła paryskiego. O wszystkim wiem. Jeśli znajdzie pani dla mnie chwilę, chciałbym przeprowadzić z panią wywiad. Kiedy pan zechce, ale nie jestem jedynym cudem ojca Juana. Ojciec Juan nie ma nic wspólnego z Aną. To był cud, który dokonał się za sprawą wiary. Proszę nie wierzyć tutejszym ludziom. Wszędzie widzą świętych. Aspiryna jest w jadalni. Poszukam. Dziękuję. Proszę nie zwracać uwagi na moją mamę. Ona nie wierzy nawet samej sobie. Może być pani spokojna. Chciałbym porozmawiać z panią później, jeśli znajdzie pani wolną chwilę. Jaki mam numer pokoju? 8. Proszę za mną. Potrzebujesz wieków na otwarcie drzwi? Jeśli przyszłaś się awanturować, wyjdź, bo dziś nie mam ochoty cię znosić. Możesz się uspokoić, bo dłużej nie będziesz musiał mnie znosić. Podpisałam papiery rozwodowe. Przecież tego właśnie chciałeś. Czemu tak nagle zmieniłaś zdanie? Bo mam jeszcze w sobie resztki godności i nie chcę, żeby ludzie na ulicy śmieli się ze mnie, bo mój mąż poniża mnie z kurwą, bo nie mam zamiaru nadal cierpieć z powodu jakiejś kurwy i ciebie, który zniszczyłeś mi życie. Proszę. Nie wiem, jak mogłam wyjść za kogoś takiego. Czy to ta pani chce ze mną rozmawiać? Zajmie ci tylko minutkę. Proszę się czuć jak u siebie, Amando. Nareszcie się poznałyśmy. Czego pani chce? Chcę dowiedzieć się, co zaszło w dniu, w którym zabito mojego męża. O niczym nie wiem. Proszę cię, Michel, naprawdę. Czemu zatem ukrywasz się? Costa grozi ci za przerwanie milczenia, czy za to, że chciałaś go zabić razem z Pedrem? Co to ma znaczyć? Odpowiedz pani. Doskonale wierzę, że Costa spełnia swoje groźby i zabije cię. Ja mogę ci pomóc. W zamian za co? W zamian za współpracę. Nawet jeśli byłam zamieszana w zabójstwo męża, jesteś morderczynią. Nie zabiłam go, tylko wystawiłam. Tylko uspokoiłaś mnie. Nadal chce pani mi pomóc? Niech się pani napije, Amando. Co za wstyd. Zeznałaby pani przeciwko Koście? To też mnie załatwi. A jeśli uchroni od śmierci? Ma rację i dotrzymuje słowa. Zaufaj jej. Zamieszkaj u mnie. Po złożeniu zeznania możesz przeprowadzić się, gdzie chcesz. Ja płacę. Spakowałeś wszystko? Po mszy spadamy, a hamulec nacisnę dopiero w Sacramento. Zrobimy przystanek w Pozo de las Almas. To szaleństwo. Jak chcesz się z nią zobaczyć, nie wiedząc, gdzie jest. Jak? Staniesz na placu i będziesz krzyczał: Klara, daj mi znak, gdzie jesteś?
Odbierz, może oszczędzi nam to postoju. Parafia, to ja, ojcze Juanie. Dowiedziałam się o biskupie. Wszystko u ojca w porządku? Mam wiele kłopotów. Nie mogę z tobą teraz rozmawiać. To tylko chwila. Mam dobrą wiadomość. W jutrzejszym wydaniu gazety Poso de las Almas ukaże się artykuł o twoich cudach, ojcze. W hotelu zatrzymał się dziennikarz i... Powiedz proszę, że to nie ty go wezwałaś. Nie, ale to dar niebios. Teraz wszyscy dowiedzą się o twojej mocy. Nie mam żadnej mocy, zrozum to. Musisz pogodzić się, ojcze, że masz dar tak wszystkim potrzebny. Ojcze. Czego chciała ta stuknięta baba? Czego chcesz? Zadzwoń do Anny i powiedz, że linia została przerwana i więcej mnie z nią nie łączy. Wtedy na pewno uda się do kościoła. Zatrzymaj ją, nie chcę jej tu widzieć. Spokojnie, ojcze. Dziś kończymy tę zabawę. Poproszę z parafią. Mam odebrać? Zakrystia. Mam na linii drugą Geriko, a z tą chcesz pewnie rozmawiać. Łącz ją. Ojcze, powiedz Klaro, że wracasz. Nie. Nie wrócę. To czemu dzwonisz? Żeby mnie dręczyć? Żeby się pożegnać. Nie tego chcesz. Wyjeżdżając z Arasiem, popełnisz największy życiowy błąd. Ja cię kocham. Błagam cię, daj mi swój adres, a ja będę tam za 2 godziny. Nie. Żegnaj. Siadaj. Zobacz, jaki mam dla ciebie prezencik. Niejaki Ramon Pineda, murarz z Sacramento. Nogi w doskonałym stanie. Zdejmij czapkę, dzikusie, jesteś u starosty. Odbyliśmy męską rozmowę, w której wyznał, że stara znajoma zaoferowała mu znaczącą sumę pieniędzy, żeby zrobił ten numer w kościele. Doskonale, świetnie. Kim jest ta kobieta? Marcia Kraus. Na polecenie Anny Geriko, z którą jest coraz gorzej. Powiedziałem ci, że ksiądz nie ma z tym nic wspólnego. Ma i to wiele. To ksiądz cię wynajął. Nie, to ta pani. Zdaje się, że się nie rozumiemy. To ksiądz zapłacił ci za to, żebyś udawał kalekę. Nie mogę oczerniać księdza, to sługa Boży. Będziesz trupem, jeśli nie powiesz tak, jak ci każę. Spróbujmy raz jeszcze. To ksiądz mi zapłacił. Widzisz, Ponce? To ja czynię cuda. Zabierz tego śmiecia, złap tego dziennikarza i upewnij się, że będzie na mszy.
Jak się masz? Coś się stało? Nie, ale muszę wracać do La Cruz. Czemu? Wycofałaś się? Dzwonił Dario. Mama jest w złym stanie. Tak? To coś poważnego? Nie, ale nie czuję się dobrze i jest sama z Aną. Nie ma Marcji i nie mogę ich tak zostawić. Nie mogę wyjechać w podróż. Na pewno chodzi o to? Oczywiście. Jak będzie z nami w miasteczku? Tak jak tutaj, ale tam będziesz blisko. Nie mam dokąd wrócić. Nie mam powrotu do domu. Mogę jedynie zatrzymać się w hotelu. Dobrze. Przygotuję samochód. Wielka szkoda. Ciociu, dziękuję. Martwisz mnie. Popełniasz błąd. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ten ksiądz jest fałszywy jak pies. Tak, jedna rzeczywiście zaczęła chodzić, ale starosta ma kogoś, komu ksiądz zapłacił za to, żeby udawał chromego. Tak, przednia wiadomość, przednia. Zarezerwuj dla mnie rozkładówkę. Teraz muszę przekonać tylko ojca Juana, że czyni cuda, że ma moc w swoich rękach. Ojciec rozumie, że dokonał dla ciebie cudu. Co zrobiłaś z pieniędzmi, które ci dałam? Najwyraźniej nie wydałaś ich na jedzenie. Tak, zadzwonię. Dziękuję. Nie odprawiaj mszy, Korecha. Muszę. Nie rozumiesz, że jest tu Amanda i wkurzony sprawą biskupa Costa? Nie odprawiaj. I cały ten szum o cudach. Powinieneś już wyjechać. Powinienem? Powinniśmy. Przepraszam. Czy o czymś nie wiem? Wiesz, że kocham cię jak brata. Nie, to prawda. Prawdą jest też, że nie mogę od tak wyjechać. Jak to nie? Pod mostem przepłynęło wiele wody. Jakiej wody? Nabijesz się ze mnie? Nie, przecież to wy prosiliście mnie, żebyśmy wyjechali. Mam tu sprawy. Jakie sprawy? Mam zobowiązania. Jakie zobowiązania? Wobec Messiny. Do czego zobowiązałeś się wobec Messiny? Wiesz co? Będę miał z nią dziecko. Co? Co ty mówisz? To źle? Co w tym dziwnego, że jestem zdziwiona? Nie chciałem tak nagle jej o tym powiedzieć. Nie było takiej potrzeby, bo zawsze jest tak samo. My ponosimy koszty twoich decyzji. Ty podejmujesz decyzję, a my lecimy za tobą, modląc się, żebyś nie wstał rano lewą nogą. Ty albo Clara Garrico. Porozmawiajmy. Czubkiem głowy wychodzi mi już takie życie. Porozmawiajmy. Nie chcę rozmawiać. Nie chcę. Chcę trochę pożyć. Ja też zasługuję na jakieś życie, a moja przyszłość jest przy Messinie, nie przy was. Wybacz, pójdę przygotować ołtarz. On ma rację. Ty też masz mi coś do powiedzenia? Bardzo nagliłaś do wyjazdu, bo nas tu zabiją. Czekałem, aż opuścisz szpital, żebyśmy byli razem. Nie bądź cyniczny. Sądzisz, że jestem głupia? Że nie myślę? Że nie wiem, że po wyjeździe stąd rzucisz się na szukanie Klary i pojedziesz za nią nawet do Europy? Znam cię. Znam cię całe życie.
Co ty zrobiłaś? O co ci chodzi? Ten mężczyzna nie był kalegą. Zapłaciłaś mu, żeby udawał cudem wyleczonego. Co ty mówisz? Mylisz się. Nie kłam. Widziałam, jak z nim rozmawiałaś. Popatrz na mnie. Zrobiłam to, żeby ci pomóc. Zepsułaś wszystko. Po co? Skoro we mnie dokonał cudu, nie należało kłamać. Naraziłaś go. Wybacz mi. Wybacz. Będziesz musiała wyznać prawdę. Nie. Aresztują mnie. Jeśli nie powiesz prawdy, aresztują ojca Juana. Musisz to zrobić. Wracaj. Błogosławieni cichego ducha, bowiem do nich należeć będzie Królestwo Niebieskie. Jak pan śmie, starosto, zakłócać w ten sposób mszę? A jak ksiądz śmie oszukiwać nas takimi szalbierstwami? Ten człowiek jest oszustem. Okłamał was, uwierzyliście mu, a on wykorzystał waszą wiarę. O czym pan mówi? Udaje ksiądz niewiniątko? Ojciec Juan nie jest cudotwórcą. No, Pineda, mów prawdę. Mówże. Mów. Ojciec Juan zapłacił mi, żebym udawał kalekę. Oto następne kłamstwo starosty. Oto prawdziwe oblicze tego człowieka. Zapłacił mu, żeby udawał cud, a on zyskał zaufanie was wszystkich. Poproszę o ciszę. Powiedz prawdę, człowieku. Czy to Costa zapłacił ci, żebyś to powiedział? Niech ksiądz nie odgrywa tu komedii. To ksiądz zapłacił temu łajdakowi. Ojciec Juan jest niewinny. To ja mu zapłaciłam. Nie broń go. To oszust i komediant. Ojciec Juan jest niewinny. Co to, panie starosto? Złości cię pan, że w La Cruz żyje ktoś uczciwy? Nie mieszaj ludziom w głowach, Ana. Przed chwilą ten mężczyzna oświadczył, że to ojciec Juan zapłacił mu, by udawał kalekę. To kłamstwo. Ja mu zapłaciłam. Czemu miałabyś to zrobić? Bo jestem słaba. Sama jestem przykładem cudu ojca Juana. Uleczył mnie. Jest jednak tak skromny, że nie wierzy, iż Bóg wybrał go, by czynił dobro. Pragnęłam przekonać go. I dlatego zapłaciłam temu człowiekowi. Wybacz mi, ojcze. Próbujesz go ratować. Chcę, żeby w tej chwili przysiągł pan wobec Boga, że pana przekupiłem. Nie mogę. To jakaś komedia, on kłamie. Starosto, proszę opuścić kościół. Chodźmy. Mamo, co ty tu robisz, Claro? Posłuchaj, powiedziałam Horacio. Wiem, ciocia dzwoniła. Sądziłem, że zastaniemy cię w łóżku, Eliso. Właśnie mówiłam jej, że powinna leżeć. Na szczęście czuję się już lepiej. Jesteś niepoprawna. Chciałem zapytać cię, Eliso, czy masz wolny pokój. Dla kogo? Dla mnie. Muszę zatrzymać się tu na kilka dni, ponieważ nie układa mi się ostatnio z ojcem.
Oczywiście. Dario, przygotuj dla Horacia wygodny pokój, oczywiście. Przyniosę bagaż. Co ty tu robisz? Zwariowałaś? Powinnaś być teraz w drodze do Europy. Nie mogę wyjechać, mamo. Co to znaczy nie mogę? Co to ma znaczyć? Na miłość boską, skończ z tym. Ojciec Juan to ksiądz, duchowny. Jak się ma moja księżniczka? Jak się ma mój książę? Jaka zadowolona mina. Jestem zadowolony. Z jakiego powodu? Z powodu pewnej wiadomości. Mów. Właściwie to chodzi o głupstwo. Skoro to głupstwo... Nora podpisała pozew. Jesteśmy o krok od wolności. Jak tylko zapadnie wyrok, pakujemy się i wyjeżdżamy stąd. Kocham cię. Kocham. Jak mogłaś dopuścić do czegoś podobnego? Przysięgam, że to nie ja, lecz Marcia. Mam jej potąd. Po co to zrobiła? Sądziła, że w ten sposób pomoże mi być bliżej ojca. Co ona sobie wyobraża? Nie możesz być blisko mnie, bo jestem księdzem. Zrozum to nareszcie. Nie ja podniosłem cię z tego wózka, ale ty sama, twoja wiara. Bóg wie, że tak nie jest. Zostaw w spokoju Boga. Wyjdź, Ano. Wyjdź. Trzeba by nie przesadziłeś. Nie przesadziłem, mam tego dość. Chcę wyjechać. To prawdziwy krzyż. To miasto ma adekwatną nazwę. La Cruz, krzyż. Poczułem się zmęczony. Kto mówi? Clara, daj mi ojca Santo. Nie ma go. Przed chwilą go słyszałam, daj mi go. Mówię, że go nie ma. Kto to był? Nie ma. Szukała Pipa, mówię, że go nie ma. Ona dalej upiera się, jakby była głucha. Nie, nie ma. Pomogę ci się spakować. Nie okłamujesz mnie? Jak to? To naprawdę była nie ma. Nie. Dzwoniła Clara z Paryża, ale przerwałem. Pośpiesz się, bo zmotoryzowana jeszcze cię porwie. Uważaj, bo na tym busku gotowa uwieść cię na księżyc. Ładne okulary. Nie szukasz chyba broni? Co? Nie. Trzymaj. Co to jest? Pozew rozwodowy. Masz czego chciałeś, kochany.
Wypełniłam swoje zobowiązanie. Teraz twoja kolej. Naprawdę chcesz, żebym zabił Nenę? Wycofujesz się? Skąd mam wiedzieć, czy potem nie odprawisz mnie i nie wrócisz do Lautara? Nie, Rodolfo, będę twoja. Obiecałam ci, że będę twoja i dotrzymam słowa. Bądź o to spokojny. Umowa stoi? Tak? No? Szybko się zjawiłeś, Manuel. Po co mnie wezwałaś? Skończ wreszcie z tym swoim synem. Nie chcę rozmawiać o synu, ale o jego ojcu. Chcesz mnie obwinić? Nie uda ci się. Nie uda. Nie masz żadnego dowodu. To prawda. Mam natomiast świadka. Wejdź, kochana. Znasz ją, prawda? Powie wszystko, co wie, a tymczasem jest moim honorowym gościem. Suka. Co to za język w obecności dam? Zadzwoń. Siadaj i ruszaj wreszcie. Ojcze. Santo, dokąd on jedzie? Wyjeżdża na zawsze. Nie. Ojcze. Ojcze, nie. Wróciłaś. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Teresa Włodarczyk, czytał Zbigniew Moskal.